Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Novum Ortopedia. Kanale, w którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnych sposobach leczenia schorzeń narządu ruchu. Witają Państwa Marcin Ferenc i Piotr Kominiak. W dzisiejszym odcinku wyjaśnimy, na czym polegają i jakie mają zalety techniki mało inwazyjne w leczeniu ortopedycznym. Nasi pacjenci bardzo często się dopytują, czy stosujemy te techniki i czy jakie są korzyści z ich stosowania. Odpowiedź na pytanie, czy stosujemy techniki mało inwazyjne, jest zdecydowanie twierdząca. Można powiedzieć nawet, że jesteśmy w pewnym sensie pionierami w wielu aspektach stosowania technik małoinwazyjnych w naszym kraju, ponieważ stosujemy z powodzeniem tego rodzaju techniki w naszej praktyce od ponad 20 lat. Dobrze, to może powiedz, bo to też jest dość kontrowersyjne, na czym polegają techniki małoinwazyjne? Czy zawsze to się kojarzy nam tylko i wyłącznie z małym cięciem na skórze, czy coś więcej jest ważne? Nie zawsze małoinwazyjność łączy się z małymi kosmetycznymi bliznami, chociaż zazwyczaj w końcowym rozrachunku osiągamy przy okazji niejako dodatkowy efekt kosmetyczny. To, co najbardziej jest istotne, dzieje się w głębiej położonych tkankach i strukturach. Ogólnie rzecz pojmując, w technikach małoinwazyjnych dążymy do jak najmniejszego uszkodzenia struktur anatomicznych wokół miejsca operowanego. Dzięki temu powrót do funkcji danego stawu czy kończyny jest zdecydowanie szybszy. Druga zaleta to szybsze gojenie mało uszkodzonych tkanek i innych ważnych struktur narządu ruchu. No i trzecia ważna sprawa to zachowanie unaczynienia tych kluczowych struktur, czyli jak najmniejsza negatywna ingerencja w regeneracyjny potencjał biologiczny w miejscu operowanym. To może podaj proszę przykłady małoinwazyjnego postępowania. Przykłady zawsze najbardziej obrazują nam temat. Dokładnie. Techniki małoinwazyjne w naszej praktyce znajdują najczęściej zastosowanie w chirurgii rekonstrukcyjnej stawów, w zespoleniach złamań kości oraz w endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego. Doskonałym przykładem małej inwazyjności jest artroskopia. Polega ona na wprowadzeniu do wnętrza stawu toru wizyjnego i narzędzi przez niewielkie nacięcia w skórze i torebce stawowej. Do każdego stawu można wprowadzić kamerę i narzędzia niemalże z każdej strony, dzięki czemu mamy możliwość wglądu do środka i naprawy uszkodzonych struktur, uzyskując szczegółowy obraz w powiększeniu. Praktycznie każda procedura naprawcza i rekonstrukcyjna może być wykonana artroskopowo dzięki dynamicznemu rozwojowi metod operacyjnych i specjalistycznych narzędzi. Niektóre procedury naprawcze są wręcz niewykonalne bez zastosowania technik artroskopowych. I coraz więcej uszkodzeń stawów możemy leczyć skutecznie dzięki postępowi małoinwazyjnych technik artroskopowych. Zachęcam naszych widzów do obejrzenia poprzednich odcinków na naszym kanale. Wiele z nich opisuje zastosowanie technik artroskopowych w chirurgii rekonstrukcyjnej i naprawczej stawu kolanowego, stawu barkowego i stawu skokowego. Okej, powiedziałeś dużo o małoinwazyjnych technikach w leczeniu uszkodzeń w obrębach stawów. Natomiast wiemy, że to nie jest jedyne. Powiedz może coś więcej, na czym polega leczenie małoinwazyjne w złamaniach kości? Przez wiele dziesięcioleci leczenie operacyjne złamań było nieskuteczne i obarczone wieloma powikłaniami przez niezrozumienie biologii wzrostu kostnego i rozległe uszkadzanie ukrwienia odłamów kostnych podczas operacji wykonywanej bardzo inwazyjnie, bez poszanowania biologii. Dopiero w latach 60. XX wieku powstały racjonalne podwaliny naukowe dotyczące zarówno biomechaniki, jak i biologii wzrostu kostnego. Z biegiem lat leczenie operacyjne złamań stało się standardem i z upływem czasu pojawiło się coraz więcej metod stabilizacji złamań, które nie wymagały ingerencji bezpośrednio w miejsce złamania i niszczenia otaczających tkanek, jak na przykład tak zwana stabilizacja śródszpikowa. Na przełomie XX i XXI wieku zostały opracowane techniki małoinwazyjne, dzięki którym przez niewielkie nacięcia na skórze można wprowadzić narzędzia do bezpośredniego nastawienia złamania i docelowo implant wzdłuż kości pod mięśniami, który stabilizuje złamanie. Aktualnie praktycznie wszystkie implanty i narzędzia w chirurgii urazowej dostosowane są do użycia w technikach małoinwazyjnych. Nasza ingerencja stała się przez to dużo bardziej łagodna dla ukrwienia uszkodzonych tkanek i zgodna z biologią wzrostu. W
Wcześniej wspomniałeś również, że techniki małoinwazyjne stosujemy również w przywracaniu funkcji zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych stawu biodrowego i kolanowego, czyli w endoprotezoplastyce. Możesz rozwinąć ten temat? Oczywiście. W zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych stawu biodrowego i kolanowego docelowym leczeniem jest wszczepienie endoprotezy. Operacja polega na wszczepieniu implantów zastępujących zdegenerowane powierzchnie stawowe. Jednak do stawu trzeba się jakoś dostać, co w technikach klasycznych zawsze wymaga przecięcia przyczepów mięśni lub rozwarstwienia mięśni kluczowych dla prawidłowej funkcji danego stawu. Oczywiście potem z powrotem zeszywamy przecięte struktury, ale zazwyczaj powrót ich funkcji przebiega stosunkowo długo i często jest trwale upośledzony. Techniki małoinwazyjne w endoprotezoplastyce przynoszą wymierne korzyści dla pacjentów. Po operacji znacznie szybszy i skuteczniejszy jest powrót do pełnej funkcji stawu dzięki pozostawieniu kluczowych mięśni bez uszczerbku. W przypadku stawu biodrowego kluczowe jest zadbanie o dobrostan mięśnia pośladkowego średniego, który dzięki zastosowaniu technik małoinwazyjnych pozostaje nietknięty. Do stawu dostajemy się w przegrodach międzymięśniowych, co jest trudniejsze z punktu widzenia operatora, ale zdecydowanie jest korzystne dla pacjenta. W przypadku stawu kolanowego dostęp klasyczny polega na przecięciu przyczepu mięśnia czworogłowego uda wzdłuż, co na koniec wymaga jego zeszycia i trwale upośledza w pewnym stopniu siłę i funkcję tego mięśnia oraz opóźnia proces rehabilitacji. W naszej praktyce stosujemy dostęp mniej inwazyjny, czyli bez uszkadzania mięśnia czworogłowego uda, więc nie ma obaw o jego prawidłową funkcję po operacji i uszkodzenie podczas następczej rehabilitacji. Z tego, co dzisiaj powiedziałeś, wynika, że efekt estetyczny nie jest priorytetem w technikach małoinwazyjnych przy leczeniu operacyjnym w ortopedii. Tak, pacjenci często interpretują małoinwazyjność jako minimalną długość blizny na skórze i jest to zdecydowanie błędne rozumowanie. Oczywiście blizny pooperacyjne często są zdecydowanie mniejsze niż przy zastosowaniu klasycznych dostępów operacyjnych, ale jest to efekt w sumie uboczny. Największe znaczenie ma delikatność postępowania w trakcie operacji z tkankami wokół operowanego stawu lub danej konkretnej kości, którą zespalamy po złamaniu. Mam na myśli przede wszystkim mięśnie, ich przyczepy, więzadła, torebkę stawową, okostną i liczne mniejsze lub większe naczynia. Sama skóra również musi być rozcięta na długości umożliwiającej wprowadzenie narzędzi bez ryzyka uszkadzania końców rany. Dzięki pozostawieniu tych struktur bez uszkodzeń zapewniamy prawidłowe gojenie, prawidłową funkcję stawu i całej kończyny po operacji, tym samym mamy do czynienia ze zdecydowanie krótszym okresem rekonwalescencji. Podsumowując, leczenie operacyjne zmian w obrębie stawów, leczenie operacyjne złamań kości oraz leczenie operacyjne zmian zwyrodnieniowych można wykonać technikami małoinwazyjnymi, co gwarantuje szybsze gojenie i zdecydowanie szybszy powrót pacjenta do funkcji. W technikach małoinwazyjnych najważniejsze jest zachowanie mięśni, ukrwienia, unaczynienia, a wtórną sprawą jest długość blizny operacyjnej, choć jak to powiedziałeś, również o to dbamy i w finalnym efekcie ta blizna również jest mniejsza niż przy technikach tradycyjnych. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszamy do następnych odcinków. Do zobaczenia.